Siemanko, cześć, nazywam się Kamil i witam Was w kolejnym odcinku, w którym opowiem o różnicy pomiędzy wodną i woskową pomadą. Więc jeśli zastanawiasz się, która będzie lepsza dla Ciebie, to koniecznie sprawdzaj ten odcinek. Bang! Więc w dzisiejszym odcinku opowiemy trochę o pomadach, jakie są różnice pomiędzy wodną i woskową, więc to będzie odcinek zdecydowanie dla fanów klasyki, którzy lubią fryzury klasyczne w klimacie side part, pompadour, slick back, czyli raczej stylizacje, gdzie czeszemy włosy na gładko. Pomady do włosów w ostatnich 5 latach są najczęściej wybieranymi produktami do stylizacji włosów przez mężczyzn. Tylko właśnie, jest ich bardzo dużo teraz na rynku. Często gubimy się w nazwach, gubimy się w zastosowaniu, więc którą wybrać, od której najlepiej zacząć? Zacznijmy przede wszystkim tak od pomady wodnej. Więc pomada wodna na pierwszy rzut oka rzuca się przede wszystkim charakterystyczną konsystencją, która przypomina trochę marmoladę. Jest to produkt, który trzeba też dobrze rozsmarować w dłoni. No i przede wszystkim efekt, jaki uzyskujemy po pierwszym takim zastosowaniu, jest taki, że usztywnia włosy, jednocześnie stopniowo w czasie zastyga na włosach, tworząc taką delikatną skorupę na włosach. Dzięki temu fryzura będzie mocniej usztywniona, dłużej Wam wytrzyma w ciągu dnia, z tym, że przeczesanie takiej fryzury może być już trochę problematyczne, bo gdy wsadzicie tam grzebień we włosy, no będzie Wam haczyć po prostu, bo z pasm włosów macie takie mocne igiełki. Więc jest to produkt dobry na lato, jeśli głowa Wam się może trochę spocić. Pomimo tego fryzura trochę potrzyma się dłużej, tak? I nie będzie tak się rozwalała. Więc jeśli chodzi o moc chwytu, tak? Stopień usztywnienia włosów, no to też tutaj już możecie dopasować sobie wedle różnych producentów, tak? I fani lżejszych stylizacji też znajdą coś dla siebie. Jeżeli ktoś szuka super mocnego holdu, żeby mieć kask na głowie, no to myślę, że zdecydowanie pomada wodna będzie dobrym wyborem. Drugą propozycją jest pomada woskowa, czyli jest to już produkt dla bardziej wprawionych zawodników, którzy już mają doświadczenie ze stylizacją włosów, bo efekt, jaki możecie uzyskać, też jest trochę charakterystyczny. Tak jak nazwa sama wskazuje, bazuje ten produkt na woskach, więc jest to tłustszy produkt, cięższy do zmycia, o ile w ogóle zmyć go z głowy można, bo jest podstawowa zasada przy używaniu pomady, woskowej pomady się nie zmywa, ją się tylko dokłada. Więc na przykład po nałożeniu na włosy, tak, fryzura trzyma się cały dzień. Możecie ją przeczesywać grzebieniem w ciągu dnia, dzięki czemu ona będzie odświeżona, wyglądała jakbyście ją przed chwilą ułożyli. I to jest w tym wszystkim dobre. Mało tego, najlepiej woskowa pomada zachowuje się na włosach drugiego, trzeciego dnia użycia. Dlaczego aż tak długo? No bo właśnie, kiedy nałożycie sobie pomadę rano i wieczorem będziecie ją chcieli zmyć z włosów, może się okazać, że po pierwszym, drugim myciu czujecie, że skóra głowy jest czysta, ale na włosach macie jeszcze jakiś nalot, że produkt nie zmył się w 100%. Jest to typowa cecha dla woskowych pomad. Jej nie zmywacie w 100%. Zawsze coś na włosach zostaje i nie ma sensu szorować głowy, szorować włosów do mega czysta, skoro za chwilę i tak wrzucicie tą samą woskową pomadę na włosy. Więc w takiej sytuacji suszycie na przykład głowę po umyciu, dokładacie niewielką ilość produktu i to też powinno załatwić sprawę. Tu musicie się nastawić na to, żeby Wasze włosy były gotowe na tego typu pomadę, bo jeżeli macie włosy cienkie, delikatne i rzadkie, no to zdecydowanie będę odradzał woskowej pomady, bo pozlepia Wam włosy i będą wyglądały na przetłuszczone, będą wyglądały nieestetycznie. W takich sytuacjach dużo lepiej sprawdzi się już wodna pomada. Więc tutaj musicie sobie przetestować. Dla mniej wprawionych zawodników myślę, że na początek dobrym wyborem będzie wodna pomada. Dla już bardziej doświadczonych, którzy chcą bardziej poeksperymentować z wyglądem lub pójść w bardziej taki oldschoolowy, griserski klimat, no to zdecydowanie woski będą dobrym rozwiązaniem. I na przykład jeżeli jesteście przed wyjazdem wakacyjnym, tak, kiedy jest duże słońce, jest gorąco, będziecie też wskakiwać gdzieś do wody, no to tutaj też trzeba sobie trochę pokombinować ze stylizacją, bo nosząc woskową pomadę na włosach przy temperaturze plus 30 stopni może się okazać, że ona zacznie Wam spływać, rozpuszczać się na włosach, spływać po czole i no jest to trochę niekomfortowe uczucie. Więc w ciągu dnia wtedy na przykład fajnie sprawdza się wodna pomada,
Ale na przykład w sytuacji, kiedy wiecie, że będziecie wskakiwać do wody i nie lubicie mieć włosów na twarzy, no to ja w takich sytuacjach wrzucam sobie właśnie wosk na włosy. Wtedy po wyjściu z wody zarzucam sobie tylko włosy do tyłu, cały czas mam jakiś produkt na włosach i po prostu grzywka nie wchodzi mi do oczu i też jest to spoko uczucie. Więc jeśli chodzi o konsystencję, no jeśli chodzi o woskowe pomady, no to charakteryzują się one no tłustą, twardszą konsystencją. I często, żeby ją dobrze rozprowadzić na włosach, najpierw w dłoni musimy je dobrze rozgrzać. Bo gdy ją rozetrzemy w dłoniach za słabo, no po prostu przeczesując je na włosy, będziemy mieli takie na pasmach pojedyncze smarki, które nie wyglądają estetycznie. Więc roztarcie dobre pomady sprawi, że lepiej będzie ona pracowała z włosami, łatwiej Wam się będzie to układało. No to słuchajcie, no taka jest podstawowa różnica pomiędzy wodną a woskową pomadą. Mam nadzieję, że te informacje były przydatne. Jeżeli interesują Was tego produkcje, to po prostu sprawdzajcie kolejne. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siemanko. Cześć. Ręce, które czeszę.